When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnim razem właśnie skończyliśmy w tamtym domu, więc pora wybrać się dalej w kierunku. Właśnie. Ciekawe w jakim kierunku. Po prostu podążę tą dróżką i zobaczymy, co nas tam czeka. To jakiś domek, ale raczej wydaje się być niedostępny i zamknięty. Natomiast tam czeka mnie jakiś tunel, który ciekawe. Aha. Zmieniła się też muzyczka na troszkę taką graną na pianinie. Albo flecie. Albo czymkolwiek tam. Okej. Okay. Mamy i tunel. Dosyć krótki, ale malowniczy. Przeszedłem przez zbyt wiele portali. Byłem obecny w zbyt wielu światach jednocześnie. Fragmenty mnie zostają po drugiej stronie. Czekają. Za każdym razem, gdy wracam, zabieram ze sobą okruchy tych światów. Czym są duchy? To smutni wysiedleńcy. Wspomnienia bez domów. Okej. No tak, czyli detektyw jest troszkę, można powiedzieć, rozerwany pomiędzy dwoma światami. Tym rzeczywistym i tym, który gdzieś tam istnieje. Wow. Piękny zachód. Ale nie ma co. Idźmy dalej. W związku z tym, że nasz detektyw przyjął, że to będzie jego ostatnia robota, to też nie za bardzo chce się tutaj śpieszyć. Okej, pójdę sobie tutaj do góry. Zobaczymy, co tam ciekawego uda mi się na górze znaleźć. Ale jeszcze wracając tak myślami do poprzedniego odcinku, to właśnie te domy, które tam widzieliście, to też oczywiście są domy, które były odwzorowane za pomocą fotogrametrii, czyli po prostu porobione zdjęcia i ich kształt został tak odwzorowany. Okej, okay. I tak by mnie to chyba doprowadziło do tego samego miejsca. Okej, okay, prawo, lewo, idę w lewo. Miejmy nadzieję, że to dobry wybór. Ale to się jeszcze okaże. Ach, piękny. Po takich miejscach to sam z wielką chęcią bym sobie po prostu pochodził. Czemu by nie? Jakiś weekend? Pojechać gdzieś w góry? I sobie pochodzić po takich malowniczych miejscach. To byłoby coś. To byłoby naprawdę coś pięknego. Okej, okay, tam jest jakiś budynek. Co martwi mają do powiedzenia? Aż dziw bierze jak niewiele. Martwi nie potrafią wyjaśnić, co znaczy być martwym. Schodzą po schodach znikających pod ich stopami, zmierzając ku nieosiągalnemu blaskowi wspomnień. Okej. Okay. To naprawdę było bardzo głębokie. A raczej martwi nie za wiele powiedzą. A tymczasem ja docieram do jakiegoś kościoła. Po prawej widzę, że jest dosyć pusto. Ja sobie spokojnie postaram się zbadać ten kościół. I zobaczymy, co tam ciekawego uda się w nim znaleźć. No ale ciekawe, jakby to wyglądało w polskich realiach. Jakby te wszystkie starsze babcie miały tędy sobie o kulach iść do takiego kościółka co niedzielkę, to pewnie po drodze byśmy mieli kilka krzyży, jak to ma miejsce przy okazji, jak jedziemy jakąś drogą. Okej. Okay. Czy ja mogę do niego wejść? Tu jest zamknięte.
Okej, dobra. Tam sobie zobaczę później. Okej, najpierw tutaj z przodu. Ale jest na tyle ciemno, że nic więcej tam nie znajdę. Tutaj tak samo. Jedynie co mogę iść w prawo. Zbadaj. Mamy lampę, którą oczywiście zabiorę. I schody, które donikąd nie prowadzą. Tylko tam pewnie na tą dzwonnicę. Okej, zbadałbym sobie jeszcze tutaj ten cmentarz. Ale chyba nic ciekawego na nim nie znajdę. Okej, mamy jakieś... Okej, mamy jakąś plamę krwi. Czy by to miało oznaczać, że... Okej, zaprawa. Sterta cegieł. Ktoś tutaj coś chciał zrobić. Albo zamurować to. Okej, tu potrzebowałbym jakiejś wrony. Czy znajdę tutaj jakąś wronę? No teoretycznie. Dużo niewiadomych. Okej. Czy w takim razie tutaj coś powinienem odnaleźć? W związku z tym, że te znaki zapytania jakoś tak dziwnie zaczęły... My tu mamy zapałki. Okej, no w takim razie na zostawienie tutaj lampy olejowej niewiele mi daje. Tymczasem tam cały czas jest niewiadomą. Okej. Jakiś złamany krzyż. Okej, tam była podpowiedź, że powinienem znaleźć jakiś złamany krzyż. Czy jakiś krzyż będzie tam stał? Mamy ślady krwi. To już wiem. Czy któryś z tych krzyżów będzie jakoś wyróżniał się? Nie.
Wokół ciebie też nic nie ma. Na tyłach kościoła też nic takiego nie widzę. I wracam do punktu wyjścia. Też musiałem tutaj przegapić, tak mi się wydaje. Jeszcze zerknę sobie na te wszystkie nagrobki. O, no właśnie. Czegoś takiego szukałem. Okej, wrócę teraz sobie do tej kapliczki, która tam była. Postawię tą wronę i zobaczymy, co tam uda się zrobić w środku. Okej. Jest i wrona. Wow. No to ci niespodzianka. Mamy kolejne morderstwo. Sztylet w kształcie ptaka. Możemy go sobie nawet troszkę przybliżyć. Całkiem ładny, muszę przyznać. Trochę wygląda, jakby tutaj jakiś rytuał był zrobiony. Okej, no chyba nie jestem w stanie na chwilę obecną tutaj nic zrobić, więc... Sztylet, okej, w takim razie mogę tutaj wbić ten sztylet. Tylko co mi to daje? Okej, znowu tajemnica z kolejnością wydarzeń. Dzięki temu może dowiem się, co tu się właściwie stało. Czyli tak, wchodzą do grobowca. Nie wiem, czy on się tutaj modli, czy co? Tu jakaś rozmowa. Okej. Ciężko stwierdzić. Mamy tutaj tak, raz, dwa, trzy, cztery. Czy po tamtej stronie jeszcze coś było? Tak, tu jeszcze coś jest. Okej. Czyli tak. Tutaj walczą. Pytanie teraz, jaka jest tutaj prawidłowość? Tam sobie... Na pewno tamten...
Właśnie, ale czy na pewno? Tu mamy trzy postacie w każdej ze scenek. Dobra, zróbmy tak. To będzie pierwsza, czyli ta dwójka rozmawia. To w takim razie ta mi się wydaje, że powinna być ostatnia, bo te nie pasują do siebie. Czyli coś tutaj się rozegra na podstawie tych trzech. Okej, tu jeszcze żyje. To mogłaby być druga, trzecia. A tam czwarta. Chyba tak by trzeba było zaznaczyć. Druga, trzecia. Ale trochę dziwne, że może być chronologia taka, że on nie chciał tam wejść, a mimo to tutaj go zasztyletowali. Sprawdźmy. To nasz syn. Czad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Na zawsze. Daj mi to obejrzeć. Okej. Pierwsza scena jest dobrze. Natomiast tutaj coś jest nie tak. Czyżby w ten sposób? To nasz syn. Wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Chad, skończ murować, zanim dojdzie do siebie. Moje oko! Daj mi to obejrzeć. Odwal się, to wszystko wina Dale'a. Powinien nam pomagać. Dale to tchórz. Zawsze taki był. Fakt. To tchórz. Chad, zostaw go! To twój brat, zostaw go! Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Twój wujek Chad nie żyje. Rany. Ethan. Ethan to nasz syn. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Mój klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamy z daleka ode mnie. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. Okej. Także takie rzeczy tutaj się... przestać śnić. Ethan zakłócił jego spokój. Czymkolwiek jest uśpiony, wydostał się na wolność, zatruwając umysły bliskich Ethana. To nasz syn. Wiesz, że on... No nie. Nie chciałem tego jeszcze raz. Tak nie można. Ethan to nasz syn. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Mój klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamy z daleka. No to już wiem. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. No okej, także już nie wracamy do tego, tylko wypadałoby teraz stąd wyjść. Okej. Tylko teraz pytanie, w którą stronę? Hmm.
No dobra, ale mamy kolejną zagadkę rozwiązaną, tak więc to byłoby na tyle w tym odcinku i dzięki za oglądanie i cóż, słyszymy się już w następnym. Pa, pa.